Ogólnie zagramy też w TTS-em, co chciałem podjechać. Od razu podjechać, gdzieś myślałem? A na razie gdzie jest? Leży gnojek! Gdzie ty jesteś? Chyba dojeżdżają. Tak, ja fleszuję ci banan na gotowe. Spoko luz! Spoko luz! Jeszcze coś? Usmokowali. Nie, bo mógł przejść. No, co to? I dasz flasha przez co to jest? Dam. Proszę bardzo. Co jest? A, przez bramę. Dostałem przez bramę, przez smoka za wupy. Wygrać, a zobaczmy, że Vitality znowu się podsadza. No. Troszkę gorszym stylu. Trochę gorszym. Ale dają sobie drugą szansę. I teraz zajął na górę. I na dół. I na dół. No teraz się nie udało. Ale i tak to by nie miał żadnego. Del pan leży, jeden wzdłuż gali. Dobry. Jeden del pan jeszcze. Może być. Ja patrzę to wzdłuż gali też, ty. Pojedźcie pod nóżnikiem jeden. Trochę piwnie jeszcze. Jeszcze piwnie. Sam szacunkiem, ale nie no! Ten deal to jest niemożliwy, nie wiem jak to siada. Blintera na szczęście na MHL tak, że w międzyczasie refraguje. No i teraz Exus i Biały, oni muszą sobie poradzić. Exus z eliminacją, Inter jednak także z fragiem. No i Biały, czy poradzi sobie w takiej sytuacji? Biały, jeden frag, Biały! Tutaj widzi rywala, Biały jednak, Biały, a więc 7-5. Ja umieram. Biegnę do was, pany, przeżycie. Tak, no, czekam. Jezus. Paka zabij. Ładniej za... Dawaj jeszcze ten dwóch monster. Co tam się odjebało? Co? Ja jestem po chodzie. Oni wiedzą, ja też na pochodzie, mamy... Dobra, to jest coś teraz. Ja jeszcze dwóch. Nice. Tylko przypomnieć, że Paweł mówił o Mirażu, że to jest najlepiej przygotowana mapa. No, ja myślę, że po prostu zastosowaliśmy w pewnym momencie technikę na Aniuku, że też przegramy tą mapę, damy przeciwnikowi pokazać, że jednak oni są lepsi. No i na Mirażu mówi udowodnili, kto tutaj rządzi na stolicy Polski. Jestem szczęśliwy, dobry wynik, w Tero fajnie grali, agresywnie, to co lubię, no i styl Pawła. Mit skraca! Dwóch, jeszcze jeden! Już poczekajmy. Ja bym wiedział. Go. Jeszcze jeden mit! Słyszę pod okna. Jeszcze gala jeden wchodzi. A jakbym pierw tego z prawej, potem tego z lewej. Aj, idź. Nie ma jest drugiej. Polegale? Nie, no dobra, nie chcę mi się w to grać! Jeszcze. Tak. Zobacz, kam jeden. Kurwa, no co to jest moje, pan? Trzech ze środka. Ja pierdzielę, ty. Sajo, patrzcie, 175 dolków. Ale dopiero jak dostał pozew, nie? To dopiero wtedy, kurde, hajs zwrócił, zobaczcie, no. Dopiero, kurde, po pozwie. Bo tak normalnie, jak do niego po przyjacielsku na Facebooku, czy telefonicznie do niego dzwonię, mówię, oddawaj mi pieniądze za hosty, to on nic, nie? Ale jak już prawnik do niego dzwoni, kurde, no to od razu, to nagle pieniążki, nagle się okazuje, że można znaleźć, prawda? Nagle się okazało, że można znaleźć pieniążki. Widzicie, teraz widzicie, jak to z Pawłem trzeba postępować po prostu, no. Jakby ktoś miał problemy, bo Paweł wisi hajs. O mój Boże. Już plecki mnie biją. Zrespić się nie da, bo ginę już. Idę, nie gram w to. Podstawa to jest ten, może. Ten tutaj, że nie da się, bo znam takich zawodników jak Szpero, który do tej pory skanuje i to nawet z AK mu się zdarza, a to nawet za WP nie przychodzi. Także nie strzelajcie. Nie wiem jak jest z tą ścianą, ale chyba dokładnie tak samo. Także nie próbujcie, nie da się. Nie da się, przypominam. Próbowałem, bawiłem się, nie da się. To już bardziej się tutaj da.
Na przykład w tego bota Joshua, czy trafimy. Co? A, flashuje raz mi. Czuję, że podejrzałem. O! Zabiłem? O kurwa. No, powiedz tak, zabiłeś. To nieźle. Jeszcze creeper. Jeszcze bramę. Na drugim daleko gramy. Arot, patrzę dwóch, patrzę. Tak? Dwóch? Patrzę, brama wyszedł. Muszę brama wszedł. I okno. I okno wyszedł. Ja pierdzielę, co jest, no? Co jest w ogóle, o co chodzi? Kuję za smoka cały czas. Bez fajnie. Nie no, i na bramie na B siedzi na mnie czwarta. Kurwa, moc! Dobra, wysłyszałeś z Zuma. Dziękuję za donate. Wszystkiego najlepszego dla Miłosza z Czarnowa z okazji urodzin. Bity Simple sam, ale czy on to uratuje? Simple robi co może! Jeszcze dwóch rywali, Simple! Nie możesz tak tego zakończyć! Po drugiej stronie Stewie2K! I pytanie, czy to będzie ta dogrywka, czy Simple? Jednak Stewie2K! Daje nadzieję, jednak Stewie... No i chyba jemu też nie pozostaje nic innego, jak po prostu swoją broń zachować. No jest eliminacja od Smileya, jeszcze los próbował swojego rywala złapać. No ale niestety, teraz minimalne błędy, po Harry jeszcze także wyłapany. No trzeba uważać, bo za chwilę tutaj może nam się zrobić przecież groźć. Smiley już z kolejną eliminacją, czyżby Smiley chciał jeszcze po taką rundę pójść. No do wybuchu bomby zostało jakieś 18 sekund, no raczej nie. Raczej Smiley widzimy, że walczy tutaj na froncie, walczy o utrzymanie tej broni snajperskiej. MHL tutaj bejtuje, wychyla się Exus, ale Smiley z kolejną eliminacją. Jeszcze raz Smiley, no. No co zrobił teraz Smiley? Ace od zawodnika z Kazachstanu. Na szczęście jednak punkt numer 9 ląduje na koncie stylu Dunów i to jest najważniejsze. Będziemy mieć pieniądze na tego fulla. Szkoda, że tej snajperki nie udało się zabrać zawodnikowi CT, bo oczywiście tak jak powiedziałem, nie byłoby stać zawodników z Kazachstanu na to, aby takową broń w tej ostatniej rundzie zakupić, czy zostać. My na pewno szukamy polskiego fanklubu Navi. Ja tego Mikołaja tam się boję. Tego co? Tego małego, a tam jeszcze jakiś clown czy coś. Strasznie to wygląda, naprawdę. Ja mam nadzieję, że to spotkanie się zakończy przed 22, bo inaczej to... Sam to będziesz komentował, ja już... No jeszcze nie mam, ale bliżej 22, to myślę, że mogę mieć pełne majteczki. Jak będą pokazywali nam takie obrazki. To horror czy Counter-Strike? No, horror dla Navi zdecydowanie, tak. Chociaż wydaje mi się, że... Seans z tym najstraszniejszym horrorem już za nami. Na Leście 2. No, ale była jeszcze przyjemna pora wtedy, więc jeszcze się... Znaleźć. Czekaj, zaraz ci dam. Dobra, zaraz, czekaj, nacisnę. Już mam. Dobra, mam już. Za pięć. A, zabiłem. Zobacz, Janusz, jak tu synu napierdala. Nie rozumiem. Za pięć. Nie patrzę na to. Ale bimbały w ogóle. Ja nie patrzę na takie rzeczy, nie mogę. Ale nie, tylko zobacz kodeks, po prostu... Kodeks zabrania.